jednak gospodarka głupsze, gospodarka to jest najważniejsze i tak chciałem panów, korzystając z waszej obecności tutaj, o krótką ocenę sytuacji gospodarczej. Perspektywy na prognozy na najbliższy kwartał, pół roku, ukazała się niedawno prognoza Narodowego Banku Polskiego. Czytałem prognozę polityki Insight. No pan chyba bez przerwy, pan Kuczyński, się zajmuje tym, co będzie za parę miesięcy. Jak no ja to za parę miesięcy, bo to wiecie panowie, jak to jest tym kawałem o profesorze, który miał pisać pracę na temat prognoz jakiś. No i pyta się, na kiedy prognozy? Jak na 20 lat? To siadam i piszę. Jak na koniec tego roku? O, to muszę się zastanowić. Ale no, bo tu są różne ciekawe rzeczy, ale dziś na przykład czołówka New York Timesa, to jest informacja o tym, że rosną ogromne bąble właśnie we wszystkich sferach. No znaczy, to wybuchnie, ostrzegał. Bank International Settlement ostrzega, że to niestety to, co w tej chwili się dzieje, powoduje budowanie baniek spekulacyjnych na rynkach finansowych. Ale ten opis w New York Times jest taki budzący panikę. No paniki to nie ma co budzić, bo po prostu będziemy się rozwijali przez kryzysy. No tak jest od 20 lat. Panie prezesie, będzie. Proszę uspokoić słuchaczy. No więc każdy się trzyma za swój portfel, że ekonomiści ma za dobre wykształcenie. Ekonomiści są znacznie lepsi w prognozowaniu przeszłości niż przyszłości. Ale jeżeli możemy coś powiedzieć o najbliższym czasie, to niczego specjalnie niepokojącego w gospodarce polskiej nie widzimy. Niektórych niepokoi wprawdzie taka właściwie zerowa inflacja, która może nawet przekształcić się w najbliższych kilka miesięcy w inflację ujemną, którą niekiedy można nazwać deflacją, ale niekoniecznie powinno się. Natomiast gospodarka rośnie w tej chwili w tempie około 3,5%, więc to nie jest oszałamiające tempo, ale też przyzwoite, przy którym zaczyna się powoli poprawiać sytuacja na rynku pracy. Natomiast To jest prognoza bardzo krótkoterminowa na ten rok, powiedzmy. I chciałem powiedzieć, że moi ekonomiści, koledzy z Instytutu Ekonomicznego już w listopadzie, kiedy nikt tego nie przewidywał, sformułowali prognozę, że w tym roku gospodarka polska będzie rosła w tempie 3,6%. No ale z kolei widzimy, że kolejne dwa lata to nie będzie jakiś okres przyspieszania wzrostu. Widzimy nawet pewne takie, no powiedzmy sobie, może nie jest jeszcze niepokojące, ale takie tendencje, powiedzmy sobie, wyhamowania tego ożywienia. No ale liczymy na to, że w którymś momencie zaczniemy pełną piersią, że tak powiem, albo garścią raczej, absorbować fundusze z drugiej perspektywy unijnej, z drugiej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. No i wtedy to da dodatkowego impulsu dla gospodarki. Tyle o polskiej gospodarce. Mm-hmm. Ale panowie zaczęli... Ale walną te bąble, czy nie? Ale panowie, właśnie, ale panowie mówicie, nie ma żadnych bąbli w Polsce. Kropka. W Polsce nie. Nie ma żadnych bąbli. Oni piszą o świecie. Oczywiście, że nie ma. W świecie, owszem, można takie, bym powiedział, niepokoje zarejestrować. Mądrzy ludzie czasami o tym mówią. A bierze się to z tego, że tak naprawdę my nie wiemy, jakie będą konsekwencje tego tak zwanego luzowania ilościowego, czyli ultrałagodnej polityki pieniężnej, głównie amerykańskiego banku centralnego, Federal Reserve, i Banku Japonii, Banku Anglii, w mniejszym stopniu Europejskiego Banku Centralnego. Taka jest, bym powiedział, popularna teza, jak drukują pieniądze, to będzie inflacja, bo to puste pieniądze. Po pierwsze, nie drukują pieniędzy, tylko pożyczają pieniądze, nie drukują, więc tylko pożyczają, i nie pieniądze, tylko płynność do banków. Tak długo, jak ten pieniądz nie przekształca się w wydatki, tylko jest albo przez przedsiębiorstwa wykorzystywany, żeby powiększyć, że tak powiem, no, poduszki płynnościowe na gorsze czasy. Tak długo, jak gospodarstwa domowe używają ten pieniądz do spłacania kredytów, co się dzieje w całym świecie rozwiniętym, zamiast wydawać pieniądze. Tak długo, jak banki, zamiast wydawać te pieniądze, znaczy używać je dla zwiększania akcji kredytowej, zwiększają poduszki płynnościowe, jak to w naszym języku się mówi, ekonomistów, tak długo ta ultra
łagodna polityka pieniężna nie prowadzi do inflacji, co widać gołym okiem. Raczej deflacja grozi tu i ówdzie. Natomiast powodować to może i powoduje, no bym powiedział, dziwne, nadmiernie ryzykowne zachowania różnych grup inwestorów, podmiotów gospodarczych. My tak naprawdę nie wiemy, czy ten pieniądz nie znajdzie ujścia w miejscach, gdzie byśmy sobie tego najmniej życzyli.